Ebron, skoro może być tu PD, to nie lepiej, żeby u was piątka i zabrać Davida, bo nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. Jeździć. No tak, tylko dzwonisz do Davida, a jest niedostępny. Halo? Cześć, dawaj na hutę. Co robisz? Dawaj na hutę. I mnie nie w... Częstotliwość 14 na radiu. Przepraszam, dlaczego on się na mnie wydarł? Dobra. Myślę, że poprosił mnie o żarcie, dałem mu żarcie, powiedział dzięki, nie wiem do grzecia. Stary kuj jest w swoim świecie już od dawna. Chłop jest tak odklejony. Przecież powiedzieliśmy mu załatw zakładników, on powiedział, że idzie i dosłownie idzie po tych zakładników. Zadam Davidku, który jest syn rozcieranie, bo zapomniałem już. Czemu wszyscy są chorzy? Ja coś nie wiem, odklejeni są ostatnio. Ja mam wrażenie, my lawo jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy jakoś jeszcze funkcjonują. Nie, ten chory, ten jest w ogóle f***, chodzi gdzieś jakiś zamyślony. Tego nie ma. Gdzie jesteś, co? Będziemy brać wodę. To już w samochodzie zjada tą wodę. O! To już idę. Co ja tu obiegu? Dobra, jeżdżemy na hutę. Git. Daj was kezik, wiadro. Może coś na konsoli teraz. A może, no. Czekaj. Znaczy to mogę włączyć, to już mogłem wcześniej. Po tych informacjach, no nie? Mhm. Gdzie to się by wodę stary wlewało? No ja wymacam, zobaczę gdzie ten. A kuj, jesteś? Nad tobą był. Chyba, że tu! I oblać ten? Albo do te zbiorniki, nie? Może tu u góry możesz, może już możesz jakby gadać. No może, może. Teraz tam podejdę. Tutaj też są baniaki w sumie. Tutaj to jest! O mój Boże! Czy to jest k***? Gdzie? To jest baniak po prostu. Żeby serio tego wczoraj nie zwracaliśmy, czy to jest jakiś kurwa wielki baniak. Stary. Przy wejściu? Gdzieś? Przy wejściu, no. Zobaczysz mnie. Wiadro z wodą usunięto, dolano wodę. Dolano wodę. Tylko ja nie wiem, czy ja tego nie zrobiłem, wiesz, za wcześnie, nie? Tutaj, tylko jeszcze gdzie jest kontroler temperatury jeszcze mamy. I dzwonię do kuja. Zobaczyć kontroler temperatury w tym pokoiku może być. No, słucham cię. Jak tam kuj? Bo sprogresowaliśmy, wodę wlaliśmy. Do zbiornika. Dobra. Super, to wiesz co, daj mi chwilę, ja tylko znajdę jakiś ludzi i porwę i już jest. Dobra. Może na górze, co? Bo jak to jest tak rozstawione po hucie, bo pamiętaj, że teraz mam kontroler temperatury, ja teraz mogę coś widzieć, no nie? No. To są zwykłe szafki, no nie ma jakby takich kontroler czy coś. O mama leje. O mama lele, ije, ije, jo. Może sprawdź ten znowu pokoiku. Może teraz jak dodałeś... Ła k***a! Sprzężenie mi się zrobiło. Wiesz, może oddałeś wodę i teraz możesz ustawić temperaturę. Ale gdzie? Aha, w pokoiku, nie? Ej, halka policyjna tu lata. Jak? Dzwońcie tak do kuja, no gdzie on jest? Bierzesz dwie osoby z podapsów, przyjeżdżasz. Tutaj może. Zatrzymała się nad hutą. Co, oni już mają alarm, bo wodę dolałem? Na mnie się skupiła, ja odjechałem, na mnie się skupiła. Ściągnę na siebie pościg. Dobra, dobra, dobra. Chodź tutaj. O, w tym, gdzie jest brązowe, gdzie to wcześniej były kody. Nie, albo tu, tu nie. Tym, czymś? Na przyścianie? Nie. To musi być gdzieś tutaj. Może. Już dwa challengery. Słyszę. No? No bo policja tu się kręci. Chop, chop. O k***, już się policja tam kręci? No tak, chop, 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 chop. Weź byle kogo. Zakładników nie, no, a są puste, nie? Jezus Maria, nie wiem czat, czy to jest naprawdę syndrom streamera, że jak ja podjeżdżam, jest tam 70 osób i dosłownie mówisz siema i tyle? Oni zawsze szukają tutaj, zakładników w 40 minut. Nie wiem, siedzisz pod apsami, ktoś się zaraz zaloguje i go zbierasz, no Jezus. Kuj powiedział, żebyśmy się ukryli na sekundkę. Halo. Wyślij mi GPS-a. Chat, no co jest z nim nie tak? No mówisz, od kuj jest jakiś unglued. No. W środku huty ci się kręcam ludzie, to są zakładnicy, bierz ich. Dobra. W środku w huty się kręcą zakładnicy, weź ich, labo. Ja już też jestem na radiu, witam. Dobra. Chyba, że potrzebujemy czegoś starego, na przykład zakłócacza jeszcze. A, dobra, to są zakładnicy, tak. Vasquez, orientuj się na radiu. Może do was jechać, bo ja się zatrzymałem, spytałem się o co chodzi. Może więcej wody? Nazwisko i pojechałem do was, chyba.
Najgorsze, że muszę sam czat przemacać to wszystko. Pan nie, to ten wchodzi, dobra. Ja. To podobno jeszcze sam jacyś zakładnicy, macie ich? Dojechał. Tak, mam, my mamy do Broadway. Dojechali jacyś. To musi być gdzieś tu na górze. Zmienię auto na Lambo, bo mnie już znają w tym aucie. Stanę gdzieś niedaleko, będę stał obok. Tak, żeśmy się strzeli, ale żebym nie stał pod drzwiami. Udało się coś tam? Ogarnąć? Nie wiem, gdzie ta temperatura. Nie wiem, gdzie się zmienia temperatura. Sprawdź tam, gdzie wcześniej robiło się przetapianie złota. No a tak, tylko chodzi o to, że mamy jeszcze jeden item, który dziś trzeba odłożyć. To jest takie miejsce idealne do tego. Może jednak więcej wody? Bo tu już nic nie ma, no nie? Challenger i Charger dodatkowo. Gdzie jest Challenger i Charger? Gdzie jechały za kutę, są przy udzie. I po co oni tutaj są? Helga też jest. Kurwa, musieli już dostać ten alarm. Weź sprawdź, czy przypadkiem się przytopiłeś. Czy co? Czy przypadkiem coś nie jest przytopione? Dzięki za suba 3. Nie. Dziwna sprawa. Nie no, jeszcze muszę gdzieś znaleźć... To, gdzie muszę odłożyć to, te instrukcje do jubilera, nie? Ty, a może te... A może jakieś tutaj skrzynki, bo to są takie skrzynki dziwne. Pokaż. Z elektroniką. Gdzie jesteś? Tutaj. Tutaj coś. To są jakieś... Ja tutaj byłem. No nic tu nie ma. Tutaj też nic nie ma. No chyba, że potrzebuję czegoś jeszcze. A mam kontroler ten... temperatury. Masz wytyczne? Wytyczne od jubilera, kontroler temperatury, informacje o przetapianiu, sztabki, może więcej sztabek. A tutaj na przykład jak patrzysz? No tutaj byłem, nie ma nic. No tak, to jest najbardziej. Mhm. To jest najbardziej takie jakbyś miejsce. Może śrubokręt lub łom? Chyba, że potrzebuję jakiegoś śrubokrętu. Coś ci przywieźć? Ta, weź śrubokręt, łom, wszystko. Dobra. Ten pokój też jest taki... Jakby chciał. Klucz francuski. Evron może wytyczne od jubilera zanieść do jubilera. A to są już od jubilera. Wytyczne, jak coś przepalać. To jest kontroler temperatury. Nie sprawdziłeś jednego pomieszczenia na górze? No chyba, że to jest gdzieś poza budynkiem. Chodź do mnie jeszcze tutaj zerknij. Jestem na środku, jak chcesz? To ja może zejdę normalnie. Tutaj nic nie widzisz? Nie, a powinienem? Nie, nic nie widzę. Bardziej mi... Spokojnie. Nie, nie widzę. Czad! Należy rzecz bez Sephory? Gościu! Chyba jest feedback, że powinienem coś widzieć. Sekundka. Sekundka. I kontroler masz na pewno w kieszeni? Ten, co ci dawałem? No. Okej. Okay. No to nie wiem. Co znaczy nie wiem? Dobrze, sobie gdzieś pojechała. A, no to jeszcze. Chyba, że muszę jeszcze raz włączyć. A włączyłeś pies? No włączyłem. Nie mogę tego zrobić. O, to ciekawe. Ale wcześniej włączyłem chyba. Czy od kiedy kontrolę jest temperatury? Temperatury. Czepiasz się? Jutro będzie dobrze? Będzie, będzie. Coś się chyba z***ło. Znaczy nie, ja tego użyłem chyba. Podoba mi się, jak kuj nic nie mówi. To jest... Kuj jest tutaj to jest super... No, mówiłem właśnie to przed chwilą. Jesteś fantastycznym rozmówcą, kuj. Sprawdzę jeszcze tam przy tym. Czyli tu... Czyli dobrze klikałem czat. Tylko tu się jakaś Sephora wydarzyła. Ever, może najpierw woda, potem włączenie pieca? A nie, bo kuj się dziwił, że tutaj nic nie widzę, co znaczy, że dobrze zrobiłem. Potencjalna Sephora. Potencjalna Sephora. Siema. 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 To. Idę. Daj sekundkę, dobra? Potwierdzę, dobra? Jasne, jasne. Jak? Dasz mi ten chip i informacje? Oczywiście, proszę. Oho. Admin idzie coś zrobić. Halo? Więc dosłownie... Halo? Halo.
Podejdź do mnie tutaj, Erwin, do tego boksa. Dobra, idę. Witam. Cześć. Weź zobacz, czy możesz. Nie mogę. Czat nie było u góry. To kuja mi złapało, bo tak patrzyłem. No dobra, co ja mogę? Nie wiem. No już przełącz, okej? Ty możesz? No tak, bo ja się zdrzemnąłem w międzyczasie. No dobra. I co teraz? Ustawiłem temperaturę. Działajmy dalej. Okej. A co ci zabrało? No kontroler, ten co ci dałem, bo sobie jeden zostawiłem i jedno wytyczne. Nie wiem. Czyli wszystko. Czyli wszystko. Po prostu się zdrzemnąłem. A, to dla pewności ja będę się zdrzemał zawsze. No. Kuj przełączył temperaturę. Idę zobaczyć, czy jak włożę sztabki, to czy coś się stanie. Dobra, leć, leć. Jeżeli chodzi o to, co słyszałem też, może coś innego słyszeli, co powiedział. No nie, chcę, że ty też. Wkładam czat masowo. Don't care. Mi bateria już podła, jak coś. Okej. Włożyłem rzeczy. Nic nie wypada. Chyba, że to się jakiś czas robi. Może to zajmie chwilę, może to zajmie. Dobra. Jest! Co jest? Platynowa moneta! Ja pierdolę, taka platynowa moneta w kasynie. Platynowa moneta! Jedna! Ej, idę zobaczyć, z ilu się zrobiła. O kurde, czyli... Okej, no to mamy wszystko. Czyli ja po prostu scefożyłem. O kurde. Z jednej! O kurde! Druga. Żeton? Żeton! A wiesz kuj, która jest godzina? 15. A wiesz, kasynko! Ja co? Jestem się tak w kurde, wyjątkowo ty negocjujesz. Z policją? Ja stoję... Tak. Bez kitu jest limit 5, to... A da się do tego? Da się. Halo? Więcej radiowozów jak coś. Dobra. Więcej radiowozów. Idę k***a nich. Dziękuję. Zapraszam, zapraszam. I cieszę się, że mogę być częścią tak cudownego komunity wrązowe. Ja będę pistoletu w ręce, mogę nawet pokazać. Tak, tak, ale we mnie tutaj celują ludzie, więc ja się trochę stresuję. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj oficer Patryk Halze 250, jak pan widzi, nie ma. Dzień dobry, Erwin Nachlus Pastor. Proszę pana, ja bym może najpierw zaprosił do środka, bym przedstawił sytuację, jak wygląda, ale gwarantuję, że panu się nic nie stanie, dobrze? Dobrze, dobrze. Z gwarancją. Oczywiście, jak najbardziej. Okay? Oczywiście, dobrze. Proszę bardzo. Dobrze, to pan wejdzie, ja zaraz podejdę. Okay? Dobrze, nie, no to ja mogę tutaj sobie stanąć i ja dobrze, nie dobrze. Będę ja agresywny. Ja oczywiście, proszę odejść kawałek. Gdzieś takiego gościa już widziałem, Harris, wiesz? Podobnie ubrany. Ale ma szczęście, że ma maskę. Ale już go dawno rozpoznał. Z tymi maskami to jest też takie głupie, jak widać mi fryzurę, widać mi wszystko, ale mam maskę, polis! Ja chyba czat zacznę chodzić z tym wąsikiem, bo on jest też w kategorii maska i powiem: o, nie wiesz kim jestem! Mam maskę! Więc tak, już tutaj przedstawiam sytuację w momencie, kiedy oddacie do nas czał tak dalej, tak. Będziecie agresywni na środku, to... Oczywiście, no to zapraszam. Wiadomo, jak to się skończy, tak, tak, wiemy, ja zapraszam. Dobrze, tutaj tylko dwójka będzie mnie ubezpieczała. Oczywiście. No, żeby nie było, że tutaj fejkujemy sytuację, prawda? Szanowny panie, atakujemy tą hutę, widzi pan z tego dystansu, mamy 5 zakładników, do których 2 napastników celuje. Łącznie nas jest 3, więc proszę sobie zrobić zdjęcie, zobaczyć. Okej, widzę tutaj na... zakładników, ale 4 widzę. Chyba jest za tym słupem, bo widzi pan tam dobrze, taki gnom dobrze, celuje widzę, z lewej. Widzę, jest tak, ten słup tak. Taki, no jest 5. Tak, widzę, dobrze jest 5. Dobrze jest potwierdzona, bo jest 3, tak? Tak. Dobrze, ja gnom tym... i ja jeszcze tam ktoś celuje, ale no nie widzę z tej z dalej, to jest tam na pewno. Okej, okay, dobrze, jakaś osoba masa, dobrze, co chcecie za tych zakładników tutaj? No to proszę pana, chcielibyśmy uciec stąd bez pościgu. Za dużo? Dobra. To chcielibyśmy stąd uciec? Znaczy nie jest za dużo, ale... O, no okej, okay, dzieje się tak. Okay, znaczy, okay. Mogę przestawić, bo taka szansa jest, ale to mówię od razu, że się mam odrzuci, pytanie, kto jest superwizorem akcji? Oj, tego niestety nie mogę. Za jednego zakładnika. Taka informacja. Za jednego zakładnika? Mhm. Krystusie, ta się zapytam, dobrze? Nie, no niech pan, niech pan mi powie. Chcę... Bądźmy, ja znaczy, się przedstawiłem, nie... to będę przedstawił superwizora. No ja właśnie się przyzawiałem jako negocjator, no nie możemy superwizora szukać. Dobra, to tak, ja sprzedam tutaj... jednego z moich. W zamian za dobrze, pan informację o negocjatorze. To negocjatorze? No to jestem Patrick Harris. Dobra, w zamian o superwizorze.
A, w superwajzorze. Negocjatorzy się przedstawili, to ja wydam jednego z moich, a pan wyda superwajzora. Dobrze, tylko muszę się zapytać, bo nie mogę podejmować decyzji. Oczywiście. Wstępnie tutaj pan negocjator chce za jednego napastnika, który da jego tożsamość, twoją tożsamość mam mu podać. Zgadzamy się na to? 10-2, a oni dają jednego z napastników tożsamość w zamian. Tak, jeden napastnik za twoje dane. W sensie jego dane, nie? No, nazwisko za nazwisko, tak? Tak. No, inne żądania to było, że brak pościgu, no ale no to wiadomo, nie? No za piątkę zakładników i jest trójka. No 10-4, dobrze, to przekazuję. Dobrze, wstępnie negocjator niestety się nie zgodził na państwa propozycję. No trochę to nierozsądne, prawda? Jak najbardziej, aczkolwiek jestem pewny, że supervisor da sobie radę i tak dalej. Dobra. Każdy wyjdzie tutaj żywy. Więc tak, co pan chce tutaj za zakładników? Drodzy Państwo, czy my byśmy mogli przejść na zewnątrz, bo ciężko mi zapamiętać, jakie mamy samochody i wtedy byśmy wynegocjowali może. Państwo też byście się czuli bezpiecznie, co? Dobrze, to wyjdziemy. Zobaczymy, jasne. Zaraz co tam stoi i zaraz będziemy. Sultan, Evo i... Okej, zaraz, no tylko zobaczymy, dobrze? Sultan, Evo i Chevrolet i jakiś czerwony. Tak. Dobra, to państwo, zrobimy tak. Można te trzy samochody, my byśmy sobie tym Evo uciekli, byśmy chcieli. Czteroosobowy, tak? Jeden samochód. Tak. A resztę można... Bo szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to są samochody i skąd co to one robią. Dobrze, więc byśmy po prostu... A też, żeby potem nie było jakiegoś zamieszania, że nagle sobie, nie wiem, uciekniemy czy coś, no to po prostu byśmy chcieli to Evo. Dobrze, Evo chcesz. Czyli brak kolczatek, brak kodów na starcie i odjazd na Evo. Spokojnie. Okej, odjazd na Evo, tak? Tak. Okej, kodów nie dajemy na początku, także na spokojnie. Okej. Jak ktoś daje, to ma... I jeszcze jednego veggie burgerka bym poprosił, może? Veggie burgerka? Ja. Krystusie, to ja nie mam. Chyba, że... Brownie mam, mogę. Brownie? Też może być. Dobre jest. Dobra, no i fajnie. Dobrze, czyli tak, wolny odjazd na Evo, brak kolczatek i brak kodów na początku, tak? Tak. Za całą piątkę. Za... Jasne. Wie pan co? Ja się tylko upewnię, czy na pewno to nie jest czwórka. Bo nie chciałbym pana oszukać, wydawało mi się, że jest piątka, ale w sumie widziałem czwórkę. Więc ja po prostu się tylko upewnię, dobra? Wrócę dobra, i... Dobra, upewni, a ja tutaj przekażę informację dobra. Dla supervisora. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Bo ja jednego łeb rozbolał, nikt nie wraca to teraz. Aha, no to pięciu, dobra. Pięciu. Szanowny panie, jest w ogóle jeden miszmasz. Zakładników jest sześciu, ale jednego tak głowa boli, że nie budzi się od 10 minut, więc chyba nim. Po prostu potraktujemy, dobrze, że jest pięciu. Dobrze, potraktujemy, że jest pięciu. Dobra. Pewnie. Wie pan co, czy mógłby pan pozwolić, abym wsiadł i zobaczył tylko paliwo tego Evo, żebyśmy nie zrobili gafy? Mhm. Jak najbardziej, pan wsiada, ale nie odpala. Nie. Znaczy chyba muszę odpalić, żeby zobaczyć paliwo. Tak, odpalić, pan odpali. A, jest okej. Dobra, jest pełny. Jest wszystko w porządku. A jaki diesel, paliwo, LPG? No 9,5, nie mam prawa jazdy, więc nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy mam, ale dostałem od Korumpa. O, mamy Korumpa? Tak. A to w doi bardziej. No nie, policjant mi. A no to policjant mi dał ostatnio. Ale on już nie pracuje w policji. Aha. Gregory Montana. Nie chciał łączyć kropek, ale. Mhm. Bo tak pomyślałem, ale mówię, no nie, my nie możemy. A! Że jak Gregory Montana, to od razu musi być Erwin Knuckles, tak? Ale pan się przestawił na początku, Chrystusie! No w sumie tak. No właśnie. No i dobrze. Jaki wyrok? Wyrok ulicy chyba. Państwo dostaną. Jestem groźnym przestępcą. Ja się nie dam złapać. Mafiozą. OG Gang. OG Gang. Tak. Halo? Jak tam, jak wam idzie? No już prawie kończymy negocjacje. Pozwoli pan, że odbierałem, bo tutaj się panowie nie cierpliwi. Jak najbardziej. Na spokojnie. Prawie już tutaj jest wszystko wynegocjowane, jest okej. Dobra, dobra. Super. No powiedziałem, że w sumie prawie wszystko gotowe, bo chyba wszystko tak jest. Powoli się ustawiają te... To ja może zrobimy taki miszmasz, że przekażę naszym, żeby wyszli z zakładnikami tutaj, co? Przed. Okay, jakoś by się lepiej to wszystko jakoś prowadziło, dobrze. Co? To ja będę za minutkę. Wyjść i tutaj ustawić najwyżej jakąś linię, żebyście się czuli. Fantastycznie. Bezpiecznie. Dobra, to ja zaraz będę. Dobrze. Widzowie, jestem tak dobrym negocjatorem, że to jest kurwa insane. No ale co można powiedzieć o Warlordzie Gamingu? Innego niż to, że wszystko robi idealnie, zawsze ma rację, nigdy się nie myli. Jeżeli przegrał, to wina czyjaś bądź błędu gry. Możecie wychodzić z zakładnikami, wcelujcie się i po prostu na zewnątrz. Zapraszam wszystkich. Jeszcze się tylko upewnię. Dobra. Okej, już wychodzą. Już wychodzą, tak? Proszę bardzo, mamy tu jednego.
Dobrze, tego dobrze. Ci wyjebalo smutki. I zaraz tutaj wyjdą wszyscy. Zakładnicy i napastnicy. Krystusie, kujczak, taki... On jest taki mały! I tutaj są zakładnicy. Jak najbardziej, powaga musi być. Okej, okay, więc tak, wstępie generalnie zgodziliśmy się na wszystkie tutaj żądania. Wiadomo, że nie będziecie mieli od razu nałożonych padów, chociaż nigdy tak nie robimy. W momencie, kiedy tam jakieś dzikie skoki, jakieś potrącenia, jakieś radiowozy, pitowanie, tak dalej, no to wiadomo, że musimy nałożyć tego, tak? Patrzę na nasz skład i my kierowcy nie mamy, chyba ja będę musiał prowadzić pojazd. To dobrze czy źle? No to może jeszcze dodatkowe żądanie, żeby u was też byli ludzie bez rąk za kierownicą. Ona stopowa jest bez rąk. Okej. Okay. Tak. No, uda sobie grzeb w sumie. My to tak się śmiejemy tylko, nie? Chyba, że wyciągniemy bonusowego napastnika. Jak bonusowego? No bonusowego napastnika. A to ja nie wiem, czy to się... Nie wiadomo, tak? Pan zapyta się. A co pan czyta w tych notatkach? Skrypt. O! Na co? No to akcja. Aha. Państwo nas łapią, ja się spłakuję, że z policją się nie da wygrać, jest gówno, ale jesteśmy odbici ze szpitala. I po 5 minut po odbiciu ze szpitala mówię, że w sumie akcja była git. A pan co czyta? Jak my mamy reagować, bo nas skrypt się wypi***a, wiadomo, policja to NPC-ty. Ale dobra, jak coś, to możecie sobie zgarnąć tego czwartego kierowcę. Dobra, dzwonię do niego. Słuchaj, bo jest zgoda, żebyś tu podjechał i prowadził pojazd, bo my nie mamy rąk do prowadzenia. Czy jedziemy? Ewo jedziemy. Ewo? Okej. Okay. Zapraszam cię tutaj. Zaraz wyskoczy z dachu albo podjedzie. Jak Assassin. Jak Assassin's Creed. Oho, ta. A zawsze chciałem być takim... O, dzień dobry. Krystusie! No i mówiłem, że zeskoczy. Jak weź go tak, podetnij. To jest ten napastnik. Jak mnie zobaczyłeś plecami? Dobrze, zielone światło i mogę im dać, tak? 10-4. Ale to jest sad, już chcą jakieś coiny, jakieś coś. Dobra. Zakładnika zapraszamy tutaj za... Do widzenia, panie negocjatorze, super było. Dobry, ja tylko powiem, że nie mamy tuningu w ogóle w tym aucie, bo negocjator nie był. Zwyzwał cię. Już nie. Nie ma hamulców! Też się mi gotowało, co nie ma. Posłuchaj mnie, Waski, w razie czego kojarzysz przesiadkę na kościele, ten parking przy kościele? Gdzie podstawiasz mnie przy schodach? Przy schodach, no. To tam będzie czekał David na mnie. Okej, okay, na samej górze? No. Na was? No jak to? Nie wierzycie w Waskeza? Ej, to jedzie 130 na prostej teraz. No i git, nie przejmuj się, jedziemy. 16 euro na radium. No to chyba dobrze, że mam przesiadkę, nie? Nie, no ja nie chcę zaczynać burzy czy coś, ale dlaczego tam jest 7 radiolek i zdrowia? Nie ma wierzenia. Chyba dobrze, że mam przesiadkę. Evron, gdzie Gravity Madge? Teraz możemy uciekać. Evron Sarate. We slip away. Kopiko, dziękuję bardzo. Oj. Gdzie kuj siedzi? On jest taki mały, że go nie widać. Mamy przewagę. Spokojnie, Waski, jesteś szefem kierownicy. Ta. Dance moment. Adrianek, dziękuję bardzo. We sleep away.
POG?! Na spokojnie, Waskezik. Ewron, szczerze, nie macie szans? To było czwarte słowo. Ha! My nie, ale ja tak! Na spokojnie. W kumpli, dzień jak co dzień. I zawsze jeden ten sam argument. No ta, panowie, ale mam nowe rzeczy. Nowe monety, szkoda ich stracić. Jak chcecie, to oddajcie mi jakieś bronie, bo jak ja się będę przysiadał. Chociaż no jak chcecie. Na te shadery nie mogę z tymi shaderami. Jak jest tylu policjantów, one nie są przystosowane. Ja mam dosłownie 40 FPS-ów. Są za mocne są. Biorę. Dziękuję bardzo, Jorzyk! Przynajmniej ładnie wygląda, no. Może od miejsca zależy. Może przejeżdżaliśmy po jakieś komendy czy coś. 99! Bo problem jest taki, że te shadery są śliczne, tylko one mają te odbicia, no nie? A jak jest bardzo dużo radiowozów, to każda syrena radiowozu nakłada to odbicie na budynek. I jak jest 7 radiowozów, to jest papa. Bo tak jak teraz jadę, to jest idealnie, no nie? Super płynnie i w ogóle, ale jak mamy pościg, to jest... to już nie wyrabia po prostu. Znaczy minus jest też taki, że na tych shaderach powinno się grać na high, a ja gram na ultra. Ale stwierdziłem full force. Bo full force dawał mi radę, ale widzę, że na pościgu jest ciężko przez te światła policyjne. Chyba, że 5 Evron i od dzisiaj bez bomb się ścigamy. No wiadomo, kiedy mamy zamykać, czy on czeka po prostu? On czeka, on czeka. Ty chyba, Waskez, już kiedyś byłeś przy tym planie, nie? Że podjeżdżasz pod schody. Tak, robię przecież. No. No, Halo. No, to jeszcze... mi trzecia piosenka, ja. No wiem, no wiesz, chcemy bez tego, nie? Żeby chłopaki nie mieli żadnego kodu nałożonego. Ale ciężko jest, więc raczej podjedziemy tam za dobra. Jakieś 3-4 minuty, dobra? Dobra, daj znać tylko, jak będzie przyjeżdżać. Dobra. Bo trzeba powiedzieć, czat, że te shadery są bardzo śliczne. I jak nie ma syren, to normalnie, wiecie, jest dużo FPS-ów, ale jak tyle radiowozów jest na tym napadzie, no to ciężko. Głupio też, żeby gra klatkowała, nie? Jak mam, wiecie, 40. Już teraz, nie? Więc chyba papa. Chyba papa shaderki. Chociaż noc jest trochę za ciemna. Najładniej jest w trakcie dnia, jak jest słonecznie. Jest wtedy tak piękna gra, że to jest insane. A no i wiecie, jaki jest minus shaderów? Nie mogę ustawić full screen exclusive. Shadery na full screen exclusive crashują grę. To jest też minus. Chociaż może jeszcze pokombinuję coś, no zobaczymy, no nie, czat? Nie chcę przekreślać. Bo bez pościgu jest dużo FPS-ów i w dzień i w nocy, ale te syreny dużo. Chociaż patrzcie, teraz jak mi jeden radiowóz zgoni, to jest git. Ale zaraz dojadą inne i... jest kupa. Te latarnie mega fajnie wyglądają, co? Na tych shaderach. Chłop w czyśćcu siedzi. Nie za nieruchomo. Jezu, syren nie ma, jak płynnie było. O! Kiedyś. Miałem jak się dać odwrócić. O! O!
A co jeżeli w plikach wywalić by efekt shaderów radiolek? I wtedy radiolki mają normalny efekt i nie lagują? Bo teraz jest git, tylko po prostu jak te radiolki gonią, to światła jakby odbijają się wszędzie. Jak jest ich dużo, to wtedy się glitchuje. Jakby, jak dwa światła dwóch radiolek nachodzą na siebie, to wtedy FPS-y bardzo spadają. Tylko czy można takie poszczególne efekty samochodu wyłączyć? Na pewno można, nie? No bo to jakby... Żeby cię nie widzieli. Słucham? Nie wiem, jak zrobić tak, żeby cię nie widzieli. No spokojnie, będą mnie widzieć i tak, nie? David, za dwie minuty będziemy, dobra? Dwie minuty. Tak, tak, za dwie minuty, dobra. David, za trzy minuty będziemy. 10 minut później, to zapisać. Ty, Witko, zbliżamy się tak do 10 minut, mi daj. Aben Karim, dziękuję bardzo. Ty, no, to co to za David podjechał jakimś Evo niestunowanym pod ten. Ja byłem przekonany, że to ma normalnie tune. Jak szyby nie ma zazwyczajnie, to nie ma tune. Ale jest dziwne, że David sobie jeździ jakimś tym. Ja tym podjechałem. Ja tym podjechałem, bez kitu. Więc David się zapytał, dlaczego mu zawsze furę kradnę, ale ja myślałem, że to ma tune, no. No. No jest wina Evrona. A ja wychodzę z tej huty i myślę, o, ale fajnie. No uciekniemy na Evo. O, bez sygnałów, o! Jest tuningowany, fotel skrzypi. Co to jest? No mi jakby robić to sobie. Czy to był napad na hutę, czy co? Nie no, wydaje mi się czat, że to jest po prostu tak, jak było z pierwszym skokiem na magazyn, nie? Wiecie, nowa rzecz, więc policja się rzuciła, to trzeba było negocjować. Ale obstawiam, że alarm na hutę jest taki sam, tak? Bo za światło odmienia, się. Dobra. Jest taki jak, wiecie, że to jest jak Group Six, nie? Czy coś. Policja nie będzie na to jeździła raczej. Zrób skok. A z racji, że jest to nowe, to przyjechali tak jak... Przecież jak mieliśmy pierwszy magazyn, to trzy radiole przyjechały. To był 1090 atak na hutę. Przepraszam, jaki atak? Ustawiłem temperaturę, dolałem wody, przetopiłem i uciekam. Tam żadnego ataku nie było. Madgę. Ja tam jestem stałym gościem od wakacji. Jak się złapią i będą mieli radę, to popowiem, że to są skasyna po prostu żetony. Ladników i tyle. Zaraz wam pomożemy z Davidem, nie? Tylko... Tam jesteś, zaraz cię wysadzę. No i David, chyba cię zazwy... Co ty... No bo miałem mówić full... Na zasadzie, że szybko. A. Ile ruchu dajmy challengerowi? Słuchaj, ja mam SMG, w razie czego. Helkę mamy. O! Uważaj, pojadę. Ojej, ojej, wybuch. To nie ja. To chyba Helka wybuchła, bo co tu mogło wybuchnąć? Może Helka może wyjechała? Gdzie jest Helka? Nie widzę. Się chciała popisać, nie? Chyba tak zwana clear akcja. No, nie mamy nic.